Funkcjonował do roku 1818. W 1818 roku wyszło zarządzenie o likwidacji większości klasztorów w Wielkim Księstwie Poznańskim i również ten klasztor uległ właśnie likwidacji. I proszę Państwa, potem przez długi czas klasztor, ten budynek klasztorny został wzięty pod zarząd kościoła parnego. Chociaż były również zakusy gminy ewangelickiej, żeby przejąć ten klasztor i zamienić go na kościół ewangelicki. Ponieważ za orlą był jeszcze tak zwany Koźmin III, Koźmin niemiecki. I właśnie oni wtedy próbowali, gdy mieli jeszcze za sobą kościoła, mieli drewnianą świątynię ewangelicką, próbowali go przejąć. Jednakże ta walka, która toczyła, są całe zapisy sądowe. Kilkadziesiąt lat trwały właśnie zmagania i w końcu jednak przyznano ten kościół kościołowi Farnemu. I on był tutaj jako kościół filialny. Jak ja jeszcze pamiętam, proszę Państwa, to tu zawsze odbywała się tylko msza w niedzielę o godzinie 8 rano. I ona jako był kościół, dopiero niedawno reaktywowano tutaj parafię. Chociaż parafia powstała już w roku 1925, ale nie funkcjonowała. Dopiero pierwszym tutaj proboszczem był ksiądz Goj, zresztą tam jest ufundowana na jego cześć właśnie tablica i on właśnie ten kościół doprowadził do porządku. Wiele tutaj było podjętych, naprawdę wiele prac trzeba było, kościół był bardzo zaniedbany, no bo wiadomo, dwie świątynie na taki mały Koźmin było księdzu, co ciężko właśnie utrzymać. No ale w tej chwili już jest w bardzo dobrym stanie, bym powiedział, chociaż w dalszym ciągu Państwo widzicie, trwają prace, na przykład wszystkie dachy tutaj na tych krużgankach zostały zbudowane, po prostu odnowione, wszystko zrzucone jest nowe. Nowe kozły są, nowa dachówka, wszystko. W tej chwili jest zbite, są tynki wewnątrz i też chodzi o to, że to przez kilka lat musi być odbite, dlatego chodzi, żeby te mury wyschły. Żeby mury wyschły i mają być właśnie wprawiane nowe okna i będą też kładzione właśnie nowe właśnie tynki. Czyli proszę Państwa, ta pierwsza część bez tego obrazu, gdzie jest Matka Boska niepokalanie poczęta kwiatkiem malowany, był tam z tyłu, a ołtarz, cały ten przód był wysunięty, proszę Państwa, do tego tytułu. Tak. Dobra. I z tyłu tam było pomieszczenie praktycznie, gdzie zakonnicy, choć jak była msza albo coś, to zakonnicy tam były ławy i oni tam właśnie to stale siedzieli. I z tyłu na przykład za ołtarzem, proszę Państwa, jest tam takie piekło nawet wymalowane z diabłami, z widłami, ze wszystkim. Nie, takie jest z tyłu właśnie za ołtarzem. I to w 1968 roku, jak później ta świątynia powstała, parafia, a więc parafia, która zaczęła istnieć, zaczęła działać, to wtedy właśnie ksiądz Grobosz z konserwatorem podjęli decyzję o cofnięciu właśnie tego ołtarza z powrotem. I on, proszę Państwa, w ten sposób właśnie tutaj wygląda. Styl, jak Państwo widzicie, typowo właśnie barokowy. Ja o tych świętych, o tych wszystkich już nie będę tutaj Państwu mówił. W każdym razie, tu proszę Państwa, to jest bardzo ciekawy nałupu tęczowy. Są kury anielskie. Kury anielskie. Bardzo ciekawa sprawa. Tam są chóry i serafimy, cherubinów i tak dalej, różne, jeżeli ktoś się interesuje, to wiadomo. Proszę Państwa, bardzo cennym tutaj zabytkiem jest ta ambona. Też ją wykonał Brambara, jak Państwo widzicie, w pięknym stylu barokowym. Fundacji właściciela Koźmina Piotra Sapiechy. I tutaj nad wejściem na tę ambonę macie, proszę Państwa, herb Sapiechów, a po bokach, tutaj na tych małych, na tych srebrnych takich obłokach, herby jego dwóch żon. Zofii Skowrońskiej, która była spowinowacona z dynastią carów rosyjskich. Ona była pochowana tu w podziemiach tego kościoła.
A z drugiej strony druga żona Jarna Sułkowski. I tu są, proszę Państwa, te właśnie herby Stapieków, Skowrońskich i Sułkowskich. Państwo widzicie, ona naprawdę jest bardzo ciekawa, no i wspaniale wykonana. Oczywiście czterech apostołów, dwa i trzy tutaj do góry też. Podziemia były, proszę Państwa, Państwo zaczęli mówić o podziemiach. Proszę Państwa, do czasu, kiedy ten kościół tutaj był uruchamiany, w podziemiach były bardzo dużo różnych trumien. Ale wiecie, jak Państwo przez tyle czasu, nikt nas specjalnie nie zaglądał, no ale byli tacy, którzy poszukiwali skarbu. No i